Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, a to jest oczywiście kolejny odcinek z porannego grania ze Stardew Valley. Moi mini, dzisiaj mamy 26 dzionek, z tego co widzę. Dzień oczywiście sobie tutaj zresetowałem po poprzednim odcinku, dzisiaj duchy są neutralne. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, ile rzeczy wyrosło. Sympatycznie. Ale dobra, dajemy to żelazo jeszcze do przepalenia. I wiecie co? Teraz sobie zdałem z tego sprawę, że do naszych sprinklerów to my potrzebujemy refined quartz. A ja kwarcu nie mam, hehe. Więc nie wiem jak to wyjdzie, ale generalnie podczas tutaj przerwy pomiędzy nagraniami chciałem sobie wyliczyć, czy nie lepiej jakby byłoby mi kupić złoto od Clinta, ale wiecie co? Jak wyliczyłem jak to jest pieniężnie, to stwierdziłem, że to się absolutnie nie opłaca. Dlatego, że na 10 sprinklerów, jeżeli ogarnąłbym wszystko, to jest, słuchajcie, ponad 20 tysięcy. Więc mamy 40 tysięcy, a potrzebujemy i tak zostawić sobie hajsy, więc albo nam się uda, albo nam się nie uda. W każdym razie ja to chcę zrobić też w ten sposób, że przyszykuję po prostu nasze pola i wszystko pod właśnie sprinklery, czyli wiecie, zrobić to po prostu na takiej zasadzie, że ile się uda, to się uda, będę najwyżej podlewać, ale będę te sprinklery po prostu dodawać. Więc tak też będzie trzeba tutaj zaprojektować ten nasz motyw letni. Więc myślę, że nie będzie źle, myślę, że naprawdę nie będzie źle. Mam nadzieję też taką dużą, że damy radę po prostu, więc chyba coś ugramy, chyba damy radę. Mamy jeszcze maliny, więc tutaj z podlewaniem naprawdę nie będzie problemów. Tylko mówię, będę musiał tutaj dokładnie sobie wyliczyć, dokładnie zaprojektować, jak to wszystko w ogóle ma wyglądać. Dobrze by też było, ale to chyba raczej zrobimy w pierwszy dzień lata, że tutaj po prostu posprzątamy trochę. Na razie będziemy próbować cisnąć tą kopalnię jak tylko możemy. Inwentory full? A no tak, bo nie mam plecaka lepszego. Dobra, to zostawimy. Oczywiście to wszystko przerzucimy sobie też i przerobimy standardowo też na... I truskawki zostawiam, żeby nie było. Truskawki zostawiam, bo truskawki są ważne i istotne. Muszą tutaj być, bo będziemy mieli... I truskawki rosną 4 dni, więc tego już nie podlewamy. No i za 2 dni wyrosną nam reszta rzeczy. Więc tutaj nic więcej nie sadzimy, nic więcej nie ogarniamy, bo i tak nam to absolutnie nic nie da. Także kurczę, źle nie jest. Cieszę się bardzo, jak już mówiłem, że ogarnęliśmy te sadzonki tej herbaty, aczkolwiek też muszę pamiętać o tym, żeby część z nich zostawić, bo będziemy potrzebować, żeby zasiać latem. A, nie wziąłem węgla. No, węgiel też mi się kończy, dlatego dobrze będzie tą kopalnię ogarnąć. Tylko, że z drugiej strony przydałby mi się miecz lepszy. Dobra, tu jeszcze widzę, że trochę rzeczy nam wyrośnie. Więc nie jest źle. Natomiast o, dzisiaj Pierre ma urodziny. Ulala, czekajcie, będę musiał zaraz jeszcze zobaczyć, co on tam lubi, co bym mógł mu zanieść na urodzinki, bo i tak idziemy do sklepu kupić plecak, więc to nam w sumie tutaj zbyt dużej różnicy nie robi. Truskawek już nie będę podlewać, bo to są 4 dni, więc i tak nie zdążą nam wyrosnąć. Dobra, ostatnie podrygi konewki. Także jutro będziemy, widzę, że też w następnym odcinku zbierać kalafiorki. No a resztę to zobaczymy. Dobra, zostawmy to. Dobra, na razie myślę, że nie będziemy tutaj nic przepalać i przetapiać. Właściwie to wiecie co, mógłbym się udać do Clinta. I chyba tak zrobimy. Ja jeszcze... O, tutaj jest potrzebne, widzę, do tego. Frozen Geoda też nam jest jedna potrzebna do Community Center, to zostawię, ale mamy Omni Geodę też do przerobienia, więc sympatycznie. Dobra, co my tutaj mamy? No okej, mamusia do nas. O, okej. Super, zakwalifikowaliśmy się gdzieś tam. Dobra, czyli teraz tak, truskawek nie sprzedajemy. To muszę pamiętać. Dobra. To zostawiamy wszystko i teoretycznie jest git, konewka jest wszystko podlane, więc też konewkę możemy zostawić. To jeszcze tak, pogłaszczemy kota i zobaczę szybko, słuchajcie, co jest potrzebne dla Pierre'a. Gdzie tu jest Pierre? Pierre jest tutaj, F1.
Kalafior, Daffodil, Dandelion. Aha, okej, okay, czyli nic nie jestem w stanie dać mu lepszego, więc myślę, że damy mu standardowo Daffodila albo Dandelion. Zobaczymy, czego mamy więcej. Bo to i tak nam tutaj nie będzie. Czekajcie, Daffodil. U, mam 20. A, dobra, ale mieliśmy brać tej lepszej jakości, więc wezmę, dam mu złote na urodziny. Dobra, czyli teraz jest tak. Idziemy do Cygany. Zobaczymy, co ona tam sprzedaje. Jeżeli będzie cokolwiek, co będzie, słuchajcie, wymagane do Community Center, mam kupę hajsu. Jeżeli to będzie coś, co... z czym mogę mieć problem, żeby zdobyć, to ja to od razu zrobię i ogarnę. Bo mamy naprawdę dużo hasy i tak będziemy mieli jeszcze więcej, jeżeli dobrze pójdzie. Także myślę, że tutaj nie będzie problemu. Dobra, co ty tu masz? Kokonata na pewno nie będę kupować. Grejpy to będą rosły normalnie. Bok choy. Czy bok choy był potrzebny? Chyba nie. Pufferfish, tulip, small crystal, coffee... O, ja pierdzielę, 2500. Nie, na razie tego nie będziemy kupować, bo coffee beany potrafią wypaść z... mówię, z węglaków, więc raczej nie będzie tu problemu. Ten bok choy mnie zastanawia, ale wydaje mi się, że bok choya chyba nie było w Community Center do niczego, więc w sumie dzisiaj nie bardzo ma nam nas do sprzedania cokolwiek. Trawę ogarnijmy. Trawa się przyda. Chociaż trochę, więc teraz tak, lecimy do Piera. Albo nie, pójdziemy pierw do Clinta, rozłożymy geody, potem wrócimy do Piera, damy mu prezent, kupimy plecak. I lecimy na kopalnię. I lecimy na kopalnię. Tylko muszę jeszcze przejrzeć kosze na śmieci. Przydałaby mi się naprawdę, słuchajcie, lepsza broń. Serio, przydałaby mi się lepsza broń, bo ten mieczyk, który mam, to jest totalna lipa. Wydaje mi się chyba, że za tym 50 poziomie kopalni może być jakiś miecz. Ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny. O, i zobaczcie, widzicie, nie zniknęło nam jeszcze. Więc widzę, że te rzeczy z foradża można całkiem ładnie tutaj nosić sobie i trzymać. Siema, Clint. Miałem przynieść siekierkę, prawda? Tak. Typowy Wojciech. Dobra, ale widzę, że będziemy mieli do Guntera jedną rzecz. Drugą rzecz chyba, bo tego też nie oddaliśmy. Ale bym się śmiał, jakby... O, czekajcie, może będzie Prismatic Shard? Kupa! Nie ma Prismatic Sharda. Dobra, czy to wszystko jest dla Guntera? Tak, to wszystko jest dla Guntera. Dobra, sympatycznie. To idziemy mu to oddać. Bo musimy pamiętać też o tym, że im szybciej tak na dobrą sprawę ogarniemy rzeczy, tym szybciej będziemy mieli odblokowanego Krobusa. A Krobus, dla odmiany, moi drodzy, sprzedaje bardzo fajne rzeczki. Więc będzie git. Dobra, będziemy mieli chyba recepturę na... mamy jedne starfruty, ale ja nie będę tego teraz zbierać, bo i tak tutaj przyjdziemy... Myślę, że może jutro przyjdziemy oddać siekierkę, bo i tak w sumie jutro będziemy chodzić po otoczeniu. Więc myślę, że tą siekierkę można by oddać. To akurat na pierwszy dzień lata byśmy mieli ją do odebrania, więc nie jest źle. O, Caperor, nice. No dobra, i dzisiaj trochę dłużej spędzimy czasu w kopalni, przynajmniej mamy trochę więcej czasu. Caperor dla Clinta, no to też tak trochę bez sensu. Dobra, 10 tysięcy plecak, biorę w ciemno od razu, mamy kupę pieniędzy, to jest dobrze. Dobra, dajmy Pierowi prezent. Tak, pamiętałem, co prawda wybacz, że nie mam dla ciebie lepszego prezentu, ale jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Dla Abigail też za bardzo nic nie mam. Siema, Harvey. Dobra, więc teraz kierunek kopalnia i to tak prosto do kopalni. Myślę, że może jeszcze tutaj, wiecie co, zbierzemy nawet jakieś rzeczy, bo to właśnie. Muszę też pamiętać, żeby ostatniego dnia o 12 być przy krzaczku. Wtedy dostajemy dużego pluszaka od Unionów. Więc też warto zrobić. I myślę, wiecie co, że teraz zrobimy tak, jak oddamy siekierkę jutro, ona nam się powinna ulepszyć, tak jak mówiłem, pierwszego dnia lata, to od razu oddamy Kilof, żebyśmy mieli go na srebrny poziom. Jeżeli dobrze pójdzie, to może w pierwszym tygodniu lata zejdziemy na poziom złoty. Dobrze by było, ale wiecie, jak to jest. No i kurczę, bez jakiejś lepszej broni to może być tutaj trochę niebezpiecznie dla nas. Dodatkowo dzisiaj duchy też są neutralne, więc też niezbyt. Szkoda, że z kamieni nie wypada exp.
Nie ze wszystkich, co prawda. Ale szkoda, mógłby tak po jednym expie wylatywać, byłoby fajnie. O, dobra, mamy schody, 45. Wiecie co, a czekajcie, czy ja mam... Mam recycling. A, poczekajcie, bo my przecież mamy jeszcze ten. Ja zapomniałem w ogóle, przecież my zostawiliśmy na plaży te. A, widzicie. Ewentualnie możemy zrobić tak. I myślę, że to też byłby dobry patent. Możemy w sumie, żebyśmy ogarnęli trochę refined kwarcu, bo to będzie nam potrzebne też do niektórych receptur. Możemy tak na dobrą sprawę te trzy rzeczy ogarnąć sobie u nas na farmie. Te trzy krabpoty. Dzięki temu będziemy dostawać śmieci, a śmieci jesteśmy w stanie przerabiać na drewno, refined quartz właśnie i na jeszcze jakieś inne pierdoły, więc ja nie wiem, czy to nie byłaby lepsze, nie byłoby to lepsze rozwiązanie na ten nasz taki początek, jeżeli o to chodzi. Potem oczywiście można tego wykraftować więcej, więc to tam nie jest jakimś dużym problemem. Dobra, kopmy to żelazo, jak już tutaj jesteśmy, bo coś czuję, że my dzisiaj chyba nie zejdziemy jakoś wybitnie nisko. Z węglakami trzeba powalczyć, bo one dają nie dość, że węgiel, to jeszcze jest szansa na kawkę. Ale mówię, miecz jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Wydaje mi się, że koło 50 albo 60 poziomu jest dopiero ten poziom ze szkieletami. Jak w ogóle nasz plecak. O Jezus, całe szczęście, że go kupiłem. Teraz można grać. Dobra, zdziabnijmy te dwa, ale bardzo wolno to idzie. Potrzebujemy zdecydowanie lepszego miecza i tak jak już mówiłem, ten bonesword, który wypada właśnie ze szkieletów, chyba na około 60 poziomu, albo 50. Daje naprawdę, naprawdę dużo, więc warto tam trochę na tych szkieletach posiedzieć. Dobra, mamy zejście, schodzę od razu, bo jesteśmy, widzę, zatruci przez te pieprzone, kurde, gówniane slajmy. Jest czwarta po południu. Dobrze, ale zeszliśmy trzy poziomy, niestety. Przydałaby mi się też kawa. Gdybyśmy mieli kawę albo Spicy Ila, to byśmy też bardzo szybko chodzili. I to jest też ta rzecz, która zawsze mnie boli w stardiu, że te chodzonko nasze jest strasznie wolne. Dobra, czas zjeść. Jak my tu w ogóle wykopaliśmy? Bardzo mało generalnie widzę wypada nam żelaza. Ale to też jest kwestia tego, że nie mamy upgrade'u, prawda? Więc... No, powiedzcie, że tu będzie. Że nie będę musiał koło tego slajma przechodzić. Please. Please. Oooo. Patrzcie, jak się już na mnie tutaj czeka, kurde, skubaniec. No, musiałeś? Nie zwalam na doskoki do mnie. Dobra, trochę węglaków. Trzeba pamiętać, żeby na żyćko patrzeć, bo one tutaj lubią dosyć mocno zjadać ludzi. Czekajcie, tutaj mam. O Jezus, już słyszę te gówniane nietoperze. O, zaraza. O, geoda omni. Omni geody mają ten plus właśnie i warto jest je rozkładać, dlatego że one są w stanie nam dać, jeżeli się uda, jeżeli się poszczęści, one są w stanie dać nam prismatic sharda. A prismatic shard, jak wiecie, jak tylko odblokujemy bus stopa, będziemy mogli lecieć, właściwie jechać, nie na plaży, tylko na pustynię. Tam jest taki filar na górze mapy. Takie trzy filary właściwie. I jeżeli staniecie na środku tych filarów, trzymając w ręku właśnie prismatic shard, dostaniecie Galaxy Sworda. To jest najlepsza, tak na dobrą sprawę, znaczy jedna z lepszych broni w grze, więc warto do tego dążyć jak najszybciej, bo naprawdę nie będziecie mieć problemu właściwie z żadnymi przeciwnikami. Tylko że no, trzeba mieć trochę szczęście, ale teraz mi się przypomniało, że parę odcinków temu mówiłem odnośnie, czy tam szczęście wpływa na geody. I ktoś tam z was napisał mi, że nie, więc dobrze wiedzieć, także nie będę tutaj czekać na żadne tam dni super, hiper, turbo fajne, żeby
wiecie, mieć jakby większą szansę na to, czyli nie ma znaczenia, jak ogarniacie. Dobra, mamy lepsze buty, też mnie to cieszy i chyba mamy zapełniony drugą część plecaka, a jeszcze nie nawet, dobra, spoko. I schodzimy na poziomie 50+. Dobra, zjedzmy tyle, żeby nam się energia zrobiła na 100%, sympatycznie. No i to jeszcze nie są poziom... O nie! Zapomniałem. Duchy bolą. Duchy przy uderzeniu bolą, niestety. I są też denerwujące. O nie, jeszcze mnie ten dopadł. Kurde! Dajcie mi zejście! Czekajcie, tu widziałem jeszcze kwarc, to też zbierzmy. O! Mamy 2T do nawadniania. Bo duchy są niestety też na tyle upierdliwe, że potrafią przechodzić przez skały. Więc nie jesteśmy w stanie się tutaj w żaden sposób przed nimi ochronić. No, jak sami widzicie, ja im praktycznie nic nie robię, tym głównym, małym. No, zejście mogę prosić? No, popierdzieli mnie. Dobra, powalczmy z nimi trochę, ale zobaczcie, ja temu duchowi nic nie robię właściwie. A jeżeli już to robię, naprawdę tyci mało. Odejdź duchu. Dobra, jest 9, na razie idziemy w miarę okej. Powiedziałbym, że prawie jak burza, ale to prawie. Aha, no i no typowe. Typowe dla Stardew Valley. Trzeba pamiętać też, że warto jest zniszczyć te początkowe skałki, bo później to też nie do końca jest tak, że no, zapomniałem o tym. Także musimy pamiętać, żeby niszczyć te początkowe slajmy, tu wszystko będziemy omijać, dlatego że to jest przejście z zejściem. Także jak macie coś takiego, to pamiętajcie o tym, żeby dojść sobie do samego końca i na końcu zawsze będzie zejście. Widzę, że jeszcze węgiel. A, tam był jeszcze jeden węgielek. O, dupa. O! Na dzień dobry mamy, to ja schodzę od razu. Bez tutaj owijania w bawełnę. No dobra, chodźcie, wy tu jesteście... A nie, tu jest... O Boże, jeszcze... O! Nara! Świetnie. 55. No i widzę, dużo węglaków jest, można spróbować je dziabnąć. Mówię, bardzo dobrze, jeżeli by nam wypadła po prostu kawa z nich, to naprawdę jak ona by wyrosła, kawa daje chyba codziennie albo co drugi dzień nasionko. Jeżeli byśmy mieli kega dodatkowo, to byśmy sobie mieli fajnego boosta. O, nie mogę. Okej. No tam jest jeden slime jeszcze dodatkowo, ale... Może damy radę. O, widzę, że nam też z foraża zimowego wypadło. Dobra, powinniśmy to przeżyć. No i nie wypadła nam kawa. O, mamy zejście, dobra, schodzę od... O nie. Do widzenia. Nie będę marnować czasu na to, żeby tutaj cokolwiek ogarnąć, ale wiecie co, wydaje mi się, że to chyba nawet byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o kopalnię, chociaż wiecie co, możemy sobie zejść na poziom 20 i zobaczyć, czy możemy trochę, czy będzie trochę. O, jest trawa. Zajebiście. A, widzę, że ja tym też im robię trochę, ale nie dużo. O, ametyst jeszcze nam wyleciał. Jak ja tam mówiłem? Koło pierwszej chyba musimy się wymiksować, prawda? Więc myślę, że tak 12.30. Więc chyba wiecie co, będziemy robić tak, że będę wchodzić i wychodzić na ten 21 poziom. Bo widzę, że tutaj trochę tej trawy jest, a potrzebujemy ją... Uaj, tu dużo jest. Jeszcze jest też Copper Ore dla Clinta. Można by zrobić to zadanko. Bo to nam zbyt dużo... Do widzenia. Dobra, jest 12.10. O Jezus, jeszcze ten się pojawił! Nie! Dobra, wykopmy jeszcze to. Ile ja w ogóle mam tam dla Clinta? Aha, 5 z 20 dopiero. Słabiutko.
Dobra, ale jest, wiecie co, 12:40, nie będziemy już ryzykować ewentualnie, że padniemy, więc wracamy do domu. Zeszliśmy znowu na całkiem spoko poziomy, 55, czyli powiedzmy, że przeposuwamy się 10 poziomów na odcinek. Gdybym jeszcze miał lepszą broń, to myślę, że zeszlibyśmy jeszcze niżej. No ale będziemy próbować jak najszybciej zejść. Mówię, w następnym odcinku, tak jak już mówiłem, co robimy. Idziemy, cyganki jutro nie będzie, ale przejdziemy się po otoczeniu, zbierzemy wszystkie rzeczy z foraża i to będzie ostatni dzień, gdzie będziemy zbierać forażowe rzeczy. Zaniesiemy siekierkę do upgrade'u. No i będziemy czekać na lato. Będziemy czekać na lato, dobra. Mam nadzieję, że zdążę dojść do domu, ale powinienem. Wypadałoby też tutaj powolutku posprzątać. Dobra, to wszystko sobie zostawiamy. Nie, to nie tutaj. Sortuj, sortuj. To właściwie mogę sprzedać, ale nie będę tego teraz robić. To wrzućmy tak i to wrzućmy tutaj. To też się nam do Community Center przyda. Wiecie co? Jeszcze tak korzystając z okazji, jak tutaj... mamy jeszcze liki. Czekajcie, organize. Zobaczę, ile jestem w stanie wytworzyć tych nasion jeszcze. 70. Dobra. To może jeszcze wezmę srebrne? Bo tych złotych widzę, że też trochę mamy. To też wytwórzmy z nich od razu nasiona. Czyli słuchajcie, mamy 140... 150 mamy. Resztę sobie zostawimy. Moment, bo ja chyba właśnie zrobiłem bardzo źle. A! Zdążyłem w ostatniej chwili. Nice. O! Mamy Lightning Roda. Mamy też do totemu. Super. Także dobra, kolejny odcinek, słuchajcie, za nami. Wiemy już, co będziemy robić w następnym. Wiemy już też, że powoli szykujemy się do lata. Zostały nam jeszcze 2 dni, ale dzisiaj chyba ktoś ma urodziny też. Dobrze mi się wydawało, Emily. Więc cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym odcinku. Także ja wam za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć, pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych 2 odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.